Pierwsze przewinienie Patryka Nowerskiego, pierwsze Zagłębia. Na linii rzutów wolnych Rafał Kulikowski. Jeden faulowany Maciek Klima. Faulował go Paweł Bogdanowicz. To jest pierwszy faul Pawła Bogdanowicza. Drugi Zagłębia i Maciej Klima na linii rzutów wolnych. Pięć do zera. Pierwszy rzut celny. Pierwszy faul Sokoła w meczu i pierwsze przewinienie Karola Szpyrki. Pierwszej kwarty i o pierwszy czas prosi trener Zagłębia, pan Tomasz Służałek. Wracamy do gry. 8-0 na tablicy. Grę po celnym rzucie Karola Szpyrki wznowią koszykarze Zagłębia Sosnowiec.
Drugie przewinienie Patryka Nowerskiego, trzecie Zagłębia w pierwszej kwarcie. Pierwsze punkty dla Zagłębia zdobywa Grzegorz Morczak. I Rafał Kulikowski z Podkosza. Za trzy Paweł Bogdanowicz. Punkty zaliczone, a zdobywa je Rafał Kulikowski. Pierwsza zmiana w drużynie Sosnowca. W miejsce Patryka Nowerskiego do gry wchodzi Michał Sadło, numer 12. Faulował Grzegorz Morczak. Pierwsze przewinienie kapitana Zagłębia. Czwarte Zagłębia w pierwszej kwarcie. Punkty zdobywa Michał Sadło. Zmiana w Sokole. Maciek Klima odpocznie. Tomek Pisarczyk, numer 20.
Tomasz Fortuna. Pierwsze przewinienie Tomka Fortuny. Drugie Sokoła w pierwszej kwarcie. Rzuty wolne wykona Marcin Kosiński. Faulował po raz pierwszy Marcin Kosiński. Szymon Rduk, dwa rzuty wolne. Brawo Szymon! Celny drugi rzut. Punkty zdobywa Marek Piechowicz. Przewinienie popełnia pierwsze. Michał Sadło. Rzuty wolne za moment, ale wcześniej zmiany w obu drużynach. W Sokole Przemek Wrona w miejsce Rafała Kulikowskiego, a w Sosnowcu w miejsce Marcina Kosińskiego. Po raz pierwszy dzisiaj Patryk Przyborowski. Numer 10, Romek Pisarczyk. Dwa rzuty wolne. Drugi rzut Tomka Pisarczyka celny. Zmiana w Sokole. Tomek Fortuna odpoczywa, a w jego miejsce po raz pierwszy dzisiaj Marcin Pławucki. Faulował Tomek Pisarczyk po raz pierwszy. To jest trzeci faul Sokoła w pierwszej kwarcie.
3 punkty zdobywa Marek Piechowicz. Sokole. W miejsce Karola Szpyrki i Bartek Czerwonka. Punkty zdobywa Grzegorz Borca. Trafia Marcin Kosiński. Był faulowany przy tym rzucie przez Przemysława Wrony. To jest pierwszy faul Czerka, pierwszy faul Sokoła w drugiej kwarcie. Marcin Kosiński wykona za moment dodatkowy rzut wolny. Pierwszy faul Bartka Czerwonki, drugi Sokoła w drugiej kwarcie, zmiana w drużynie Sosnowca w miejsce Michała Sawu. Do gry wraca Patryk Nowerski, numer 9. Zmiana w Sokole także, Rafał Kulikowski wróci, zastępując Przemysława Wronę.
Zawódzki. Grę wstawia Sokół, ale zmiany wcześniej. Miejsce Szymka Rducha, Jacek Balawender, Maciek Klima w miejsce Tomka Pisarczyka i Karol Szpyrka w miejsce Marcina Pławuckiego. Trzy zmiany w Sokole. Marek Piechowicz, przepraszam. Sokole. W miejsce Bartka Czerwonki Tomek Fortuna, ale zanim wznowimy grę na sekundę przed końcem tej akcji, przerwa na prośbę trenera Dariusza Kaszowskiego. Do końca drugiej kwarty 5 minut 36 sekund. 7-punktowa przewaga w tym momencie. Gospodarz. Sekunda na dokończenie tego ataku zostaje Sokołowi Łańcuch. Patryk Nowerski.
Mafia, Patryk Nowerski. Zmiany w obu zespołach. A faulował po raz pierwszy Jacek Balawender, to jest trzecie przewinienie Sokoła. W drużynie Sokoła za Rafała Kulikowskiego Tomasz Pisarczyk, a w miejsce Pawła Bogdanowicza w Sosnowcu Michał Sablo, numer 12. Marcin Kosiński. Trzy punkty. Zdobywa Michał Sadło 37 do 36 na niespełna 2 minuty przed końcem drugiej kwarty i o drugi czas prosi trener Sokoła pan Dariusz Kaszowski. Proszę Państwa, w drużynie z Łańcuta debiutuje przed łańcucką publicznością Dawid Bręk, numer 21. Proszę o brawa dla Dawida, który zmagał się długo, długo z kontuzją i wreszcie pomaga naszej drużynie. Pierwszy faul kapitana Sokoła, marsz Haklimy, czwarty
naszej drużyny w drugiej kwarcie. Rzuty wolne wykonuje Marek Piechowicz. Sędziowie skorygowali swoją decyzję, grę wznowią koszykarze Zagłębia. Dwa punkty zdobywa Michał Sadło. Będą rzuty wolne po faulu Michała Sadło. To jest drugie przewinienie tego gracza. Faulował Marcina Klimę, który za moment wykona dwa rzuty wolne. Drugi celny! Przewinienie w ataku popełnia Grzegorz Morcak. To jest drugie przewinienie kapitana Zagłębia. Niespełna 3 sekundy do końca drugiej kwarty, ale to jeszcze nie koniec. O drugi czas prosi trener Zagłębia, pan Tomasz Służałek. 38-39. Jednopunktowa w tej chwili przewaga drużyny z Sosnowca.
3 punkty zdobywa Marek Piechowicz i druga kwarta kończy się wynikiem 26-13. Czteropunktowa przewaga Zagłębia Sosnowiec. Po 20 minutach gry trzecią kwartę rozpoczynają koszykarze Zagłębia. Drugie przewinienie Tomka Fortuny, pierwsze z Sokoła w trzeciej kwarcie. Rzuty wolne wykona za moment Paweł Bogdanowicz. Dogrywamy 19 sekund. Tomasz Fortuna. Zmiana w Zagłębiu. Paweł Bogdanowicz schodzi z parkietu. Jego miejsce Michał Sadło, numer 12. Będą rzuty wolne. Wykona je Rafał Kulikowski, faulowany przez Marcina Kosińskiego. Drugi faul Marcina Kosińskiego, pierwszy Zagłębia w trzeciej kwarcie.
Brawo, Rafał. Drugi celny. Faulował po raz trzeci Marcin Kosiński. Rzuty wolne Szymon Rduk, wcześniej zmiana. Miejsce Maćka Klimy Tomasz Pisarczyk. Nie ma rzutów wolnych, przepraszam Państwa. Sokół wstawia grę z linii końcowej. Teraz już wiemy wszystko, faulował po raz czwarty Marcin Kosiński, numer 45, to jest trzecie przewinienie Zagłębia. Prowadzenie Zagłębia 48-41 na 5 minut i 42 sekundy przed końcem trzeciej kwarty i o czas prosi trener Sokoła pan Dariusz Kaszowski. Thank you.
Kulikowski. Przewinienie Michała Sadło. Trzeci faul tego gracza, czwarty Zagłębia. Punkty zdobywa Marek Piechowicz. Marcin Kosiński. Tylko punkt przewagi Zagłębia do końca trzeciej kwarty, 3 minuty 7 sekund i o przerwę prosi trener Zagłębia, pan Tomasz Służałek. Ja myślę, że brawa należą się naszym najmłodszym kibicom, dzieciakom ze szkoły podstawowej numer 2, które najwierniej dzisiaj dopingują koszykarzy Sokoła. I zapytam, czy państwu nie wstyd, ale przypominam o plebiscycie. To jest najsympatyczniejsza klasa, głosujemy na nich, chociażby za to, że dzisiaj tak dzielnie wspomagają koszykarzy Sokoła. Brawa dla naszych sześciolatków ze szkoły podstawowej numer 2. Wracamy do gry. Trzy punkty zdobywa Grzegorz Borca.
Sofia Michał Sadło. Sokole, Maciej Klima wraca do gry, Rafał Kulikowski odpoczywa na Zagłębiu. W miejsce Michała Sadło wraca Patryk Nowelski, numer 9. Przewinienie Tomka Fortuny trzecie i drugie Sokoła w trzeciej kwarcie. Jednopunktowa przewaga Zagłębia. Czwarta kwarta przed nami. Zaczynają ją koszykarze Sokoła. Thank you.
punkty zdobyła Patryk Przyborowski. Zmiana w Sokole. Tomasz Pisarczyk schodzi z boiska, w jego miejsce Rafał Kulikowski. Pierwszy fał Szybka Rducha i pierwszy Sokoła w ostatniej kwarcie. Na linii rzutów wolnych Marek Piechowicz. Patryka Nowerskiego. Mamy zmiany w obu drużynach. Miejsce Marszta Klimy Tomek Pisarczyk. A w miejsce Patryka Nowerskiego Michał Zagło w Zagłębiu. Przewinił Marek Piechowicz po raz pierwszy. To jest drugi fał Zagłębia. Tomek Pisarczyk, dwa rzuty wolne. Thank you.
przerwa. Przerwa, o którą prosi trener Zagłębia, pan Tomasz Służałek. Jednopunktowa w tym momencie przewaga gości. Do końca meczu zostaje 5 minut i 11 sekund. Czas dla trenera Tomasza Służałka. Trzeci czas trenera gości na tablicy remis, a do końca meczu 3 minuty i jest pełna 6 sekund.
Sebastian Patryk Nowerski. Po raz drugi dzisiaj przewinił Szymon Rduch. To jest drugie przewinienie Sokoła w ostatniej kwarcie. Do końca meczu 2 minuty 8 sekund. 70 do 70. Wracamy do gry, szanowni państwo, ostatnia minuta. No tutaj liczy się wszystko, doping państwa też się liczy. Stajemy i pomagamy naszym koszykarzom wreszcie. Jak za dawnych dobrych lat, oni muszą czuć nasze wsparcie. Przewinienie w ataku popełnia Marcin Kosiński.
musi być zmieniony. 3 sekundy do końca i przerwa na prośbę trenera Koszowskiego. Przewinienie drugie Marka Piechowicza. Rzuty wolne za moment Rafał Kulikowski.
Kosza nie ma. Wcześniej fał Marka Piechowicza. Trzecie przewinienie tego gracza. Będą rzut. Zmiana w Zagłębiu. W miejsce Patryka Nowerskiego Paweł Bogdanowicz. A rzuty wolne wykonuje Tomasz Fortuna. Zdobywa Marek Piechowicz. Do końca dogrywki minuta i 55 sekund. Jednopunktowe prowadzenie Zagłębia. O przerwę prosi trener Sokoła Dariusz Kaszowski. Trenerom obu zespołów w dogrywce przysługuje po jednej przerwie na żądanie.
Patryk Przyborowski po raz drugi. Zagłębie przekroczyło limit fauli w czwartej kwarcie. To też rzuty wolne za moment. Wykona Tomek Fortuna. Przerwa na prośbę trenera Tomasza Służałka. Drugi rzut Tomek Fortuna. Trafia. Jednopunktowa przewaga Sokoła. W Zagłębiu do gry w miejsce Patryka Przyborowskiego wchodzi Kamil Wójciak, numer 14. Przewinienie Pawła Bogdanowicza. Drugie przewinienie Pawła. Tomek Fortuna na linii rzutów wolnych. Do końca meczu 57 sekund. Na prośbę trenera
A Polacy z Tuńczykami po 15 minutach pierwszej połowy remisują 6-6. Mówię w tej chwili o piłce ręcznej. Będzie drużyna GKS Tychy. Dobranoc Państwu.